Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałem pokazać, jak łatwo i przyjemnie można sobie pogrzebać przy swoim rowerze. Ja bardzo lubię sam sobie cokolwiek tutaj serwisować przy swoich rowerach. I chciałem Wam przedstawić, jak to można ze spokojem zrobić samemu i bez żadnych nerwów i niepotrzebnych wydatków. Dzisiaj będę zmieniał w swoim rowerze, a dokładnie zamieniał hamulce przednie i tylnie z tarczowych mechanicznych na hydrauliczne. Będę wymieniał zaciski, będę wymieniał klamki i będę wymieniał też tarcze. Tarcze będę wymieniał na 160 SLX-a Shimano. Jeśli chodzi o zaciski i klamki, już pokazuję. To będą zaciski dwutłoczkowe Deora M506. Tu jest flameczka. One są w wersji OM, czyli mają zaślepione krótce końcówki. Potem postaram się przedstawić, jak to odpowietrzyć, ale to jeszcze nie koniec. Będę zamieniał też, tu już mam przyszykowane wstępnie. To jest nowe koło wzmocnione na piaście Nowateka, już na łożyskach maszynowych, nowe opony. Z przodu będzie sama opona wymieniona, a tył całe koło będę wymieniał i przekładał kasetę, ewentualnie regulował. Najważniejsze jest, żeby Wam przedstawić, że takie operacje można sobie samemu zrobić bez pomocy serwisu. I to nie jest wcale trudne. Przy tak większej operacji musiałem się przenieść do domu. Także pozdrawiam moją żonę, niech się nie denerwuje, że to zrobię jakiś wielki bagan. Dlaczego chcę wymienić, w sumie upgrade'ować hamulce? Po tegorocznej wyprawie okazało się, ja nie narzekam na moje obecne hamulce. Siła hamowania jest spoko, reakcja spoko, ale... No właśnie, to jedno ale. Okazało się, że miałem kilka takich zjazdów dłuższych, oczywiście z obciążonym rowerem. Że na dłuższych zjazdach, dopóki za pierwszym razem hamowałem i trzymałem klamkę, no, to było spoko. Ale na chwilę tylko puściłem i jeszcze raz chciałem po takim długim odcinku hamowania przyhamować i co się okazało? Te hamulce tak jakby przepuszczały. Mi się po prostu mieć pewniejsze te hamulce, dlatego robię upgrade do wersji hydraulicznej i od razu zmieniam też tarczę ze względu na to, żeby mieć jakiś komplet i zobaczyć, jak to wyjdzie w praktyce po zamianie, jaka będzie różnica. Z czego zaczniemy? Zacznę od zdjęcia demontażu przedniego koła, tylniego koła. Prawdopodobnie rozepnę sobie łańcuch dla wygody, żeby mi się nigdzie tu nie plątał po ramię, ani żeby tu nic nie pobrudził. I tak naprawdę zacznę od demontażu całego systemu hamulcy. Klamka, zaciski, przewody. Przewody i tak muszą być wszystkie po kolei wyciągnięte, gdyż to jest wiadomo zwykły pancerz, a tam już są przewody hydrauliczne. Mam nadzieję, że będą pasować. Chociaż patrzyłem, mniej więcej średnice są podobne, więc te wszystkie zaciski oczka, które trzymałem oryginalnie, powinny pasować. Nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie, ponieważ w tym modelu Janta to jest taka osłona, mam nadzieję, że to mniej więcej widać, osłona zabezpiecza przed kamyszkami błotem, ale ma drugą funkcję. Pod tą pierwszą osłonką, tutaj jest tą szeroką, jest druga osłonka odkręcana osobno i pod nią właśnie idą linki, i pod spodem. Moim zdaniem fajny patent, nie, bo osłaniają pancerze, a po drugie to jest taka dodatkowa osłona, żeby nie leciało na nas błoto i woda. Że tu są zaciski plastikowe, więc podejrzewam, że tu raczej nie będzie problemu z samymi przewodami, pociągnięciem hydraulicznych, ponieważ te zaciski też są, mogą się delikatnie rozszerzyć, one powinny trzymać. No zobaczymy, jak to będzie. Także zabieramy się do pracy i bierzemy się od demontażu wszystkiego, żeby mieć czystą ramę i zdjęte już te hamulce i klamki.
widzicie, wcale to nie jest takie trudne. Mamy już zdemontowane koła, łańcuch. Teraz zabierzemy się za demontaż po kolei osłony, zacisków i klamek. Mamy zdemontowane klamki, zaciski i przewody. Sami widzieliście tutaj, wam pokażę. Ten model właśnie ma taką osłonkę. To jest pierwsza osłonka. Mam nadzieję, że to będzie widać. I pod nią są wszystkie przewody. Naprawdę to jest świetnie wymyślone. I na to wszystko przychodzi ta druga osłonka. O, w ten sposób. Szybko wam powiem. Nie jestem w stanie wszystkiego tutaj pokazać dokładnie, bo to ten film by trwałby nie wiem ile. Pokrótce powiem tak, jeśli ktoś z was ma klamki Deore, pokażę to. To są zdjęte, bo tu chwilę miałem takiego, powiedzmy taką pauzę, bo się sam zastanowiłem, co jest grane. Wszystkie modele klamek, czy to hydrauliczne, czy mechaniczne, z tego co ja wiem, ma klamrę. To jest bardzo wygodne, bo jeśli bym wziął jakiś niższy model, to 100% ta klamra odpinana na kierownicy nie byłaby odpinana, tylko trzeba by zdejmywać, jak ktoś was ma rogi, trzeba by zdejmywać rączki, wszystko po kolei by trzeba zdejmywać, żeby ją nasunąć na kierownicę. Tu tego nie trzeba robić. Jest klamra, którą odpinamy, zakładamy bezpośrednio na kierownicę, ale sam zapomniałem, że tu jest, zobaczcie, takie oczko. Przy demontażu trzeba pamiętać, że ona się nie odepnie sama, bo ona przy docisku, o, teraz jest zabezpieczona, ona się nie odepnie. Trzeba tu włożyć cienki drucik, ewentualnie imbusik cienki, nadusić, zwolnić blokadę i ona dopiero się odepnie. To ja o tym zapomniałem, także co teraz będę robił? Powiem, a potem będziemy działać. Zacznę od założenia wstępnie zacisków nowych. Wstępnie założę, nie dociągam ich w żaden sposób. Jeszcze mogę wam coś powiedzieć, bardzo ważna rzecz. I to jest naprawdę ważne. Jak nie chcecie sobie rozwalić od razu, ja mam tu nowe, wiadomo, w komplecie są nowe okładziny. Tu są chyba żywiczne. Wydaje mi się. Ale co jest ważne? Przy montażu, to jeszcze może nie jest super, jakoś tam super ważne, ale jakbyście odpowietrzali je hydrauliczne, nie zostawiajcie okładzin w środku. Wyciągnijcie sobie. O. Akurat ja mam to szczęście, że miałem to w komplecie. Widzicie taki plasticzek? Wykładam klocki, okładziny i to wkładam w ich miejsce. To mi blokuje tłoczki, żeby się same nie zacisnęły. Zwróćcie na to uwagę, żeby czasami przy tym sobie nie narobić roboty niepotrzebnie, bo potem trzeba je rozciągać na boki. Ja sobie użyję oczywiście tą blokadę.